To już jest koniec. Zaśpiewałyby elektryczne gitary, gdyby je na tę sesję zaproszono. Od pierwszego posiedzenia tego gremium w upływającej kadencji mijają w dniu prawdopodobnie ostatniego spotkania 1952 dni. To ponad 64 miesiące, niemal 279 tygodni. Po drodze było wiele dyskusji, jeszcze więcej pomysłów, niemało krytyki, dużo zadowolenia i ogrom pracy. Tak w kość nie dostał chyba żaden skład tutejszego samorządu. Wszak przetaczająca się przez świat pandemia tutaj na miejscu postawiła zarówno mieszkańców, jak i samorząd w kompletnie nieznanej i nieprzewidywalnej co do rozwoju sytuacji. Poprosiliśmy radnych o dokonanie samooceny. Czy nasi włodarze, 24 samorządowców, udźwignęło ten ciężar? Jako radni, jako sprawnie zarządzający miastem, sądzę, że poszło nam to całkiem nieźle. Trudno powiedzieć tak do końca, ale było to naprawdę zupełnie nowe zjawisko, z którym musieliśmy się zmagać. Ten sposób podejmowania decyzji, to, że nie mogliśmy się bezpośrednio spotykać, to zawsze nam utrudniało, ale myślę, że te najważniejsze decyzje, które wtedy zapadły, no, powinny były zapaść i zapadły. No, realizowaliśmy się też jako radni, że tak powiem, indywidualnie, nawet nie jako cała rada, bo staraliśmy się wspomóc instytucje. Ze wszystkim sobie poradziliśmy, to chyba oczywiste, bo umiemy sobie radzić. To nie była pierwsza kadencja moja, nie pierwsza kadencja prezydenta. Mamy doświadczenie, mieliśmy, mogę powiedzieć, bo ja już w czasie przeszłym. Ja myślę, że wszystkie te główne założenia, które były zaprojektowane, były obiecane lat temu 5, zostały w ogromnej mierze wypełnione i sądzę, że zobaczenie to zauważyli. Bardzo trudna kadencja, już od kilku lat funkcjonuje w samorządzie i to nie było łatwe. I COVID, i te wszystkie inne problemy, które wyszły. Czy poradziliśmy sobie? Zawsze można powiedzieć, że można lepiej było poradzić. Ale uważam, że to, co mogliśmy, bardzo ładnie żeśmy się sprężyli i najważniejsza rzecz to wspólnie działać. Udało się ponad podziałami rozmawiać, dyskutować, załatwiać tematy. Zresztą widać, jak suwałki wyglądają. Naprawdę poszliśmy kawałek do przodu. Chciałoby się więcej. Chciałoby się jeszcze bardziej cokolwiek zrobić, ale uważam, że w tym stanie, który był, naprawdę udało nam się dużo. Mimo wszystko. Mijająca kadencja była pełna zwrotów akcji, ale też aż 16-krotnie Rada postanowiła się wypowiedzieć w formie stanowiska. Radni między innymi popierali akcję Murem za polskim mundurem, wyrażali solidarność z narodem ukraińskim, ale też jednoznacznie wypowiadali się w kilku niezwykle ważnych dla lokalnej społeczności kwestiach, walcząc słowem o przebudowę drogi łączącej Suwałki z Białymstokiem, czy wyrażając niezadowolenie z faktu pominięcia Suwałk na liście ośrodków tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Ich dorobek to około 900 uchwał, ponad 330 pisemnych zapytań interpelacji, w których podnosili różnego rodzaju sprawy. Wielu spośród kończących kadencję rajców chce nadal pracować w samorządzie. Czy się sprawdzili? Lokalna społeczność rozstrzygnie i oceni ich ponad 5-letnią działalność 7 kwietnia. Dlatego powinniśmy pójść do wyborów.